Siemano kochani, dzisiaj opowiem Wam wszystko, co powinniście wiedzieć o gimbalu Zhiyun Crane M2. Pokażę Wam, jak go ustawić, wyważyć i jak go używać, żeby Wasze ujęcia wyglądały jak najlepiej. Lecimy! Ok, zobaczmy, co jest w pudełku. Mamy tutaj gimbal, mini statyw, śrubę mocującą do aparatu, płytkę szybko złączkę, uchwyt na telefon, pasek na nadgarstek oraz kabel USB-C. Samo pudełko jest dosyć solidne i może służyć do bezpiecznego przechowywania naszego gimbala. Zanim przejdziemy do balansowania gimbala, musimy zwolnić jego ramiona, czyli odblokowujemy jedną blokadę i drugą, po czym podnosimy ramię pan w górę i ramiona są wolne. Możemy działać. Żeby wrócić do pierwotnej pozycji, składamy ramiona na równi, opuszczamy na dół ramię pan, zakręcamy i ta blokada. Gotowe. Proste. Teraz zainstalujemy kamerę na gimbal. Żeby to zrobić, przykręcamy do aparatu płytkę mocującą zawartą w zestawie śrubą. Dla dużych kamer używamy dużego slotu, dla mniejszych jak kamery sportowe czy telefony tego mniejszego. Jeśli natomiast na gimbalu chcemy używać telefonu, pamiętajmy o użyciu uchwytu znajdującego się w zestawie. Kiedy płytka jest przykręcona, wsuwamy ją tutaj w szybko złączkę i zakręcamy dolną śrubę, żeby uniemożliwić jej wysunięcie się. Żeby wyważyć gimbal, najprościej mówiąc, musimy obserwować, w którym kierunku wychyla się kamera i przesuwać ją w kierunku przeciwnym. Jeśli kamera ucieka nam w lewo, odkręcamy najzwyczajniej tą śrubkę i przesuwamy sobie kamerę tak, żeby została w pozycji środkowej. Dalej, jeżeli kamera ucieka nam do tyłu lub do przodu, również musimy znaleźć ten środek ciężkości. Odkręcając tą śrubkę, przesuwamy ją w przód lub w tył. Mamy tutaj też taki bardzo fajny suwak, dzięki któremu możemy zapamiętać pozycję, w jakiej wyważyliśmy gimbal i nie powtarzać tego za każdym razem. Teraz delikatnie wychylamy gimbal do przodu ze skosa. Jeśli zaczyna kręcić się wokół własnej osi, to znaczy, że musimy ramię pan tutaj na dole przesunąć w przód lub w tył. Po ustawieniu oczywiście zakręcamy z powrotem tą śrubę. Wychylamy gimbal w ten sam sposób ze skosa. Jak widzicie, nie obraca się już wokół własnej osi. Jeśli nie udało Wam się za pierwszym razem, musicie próbować do skutku. Po odpowiednim ustawieniu aparatu włączamy nasz gimbal. I tyle, gotowe. Przejdźmy do ustawień. Po wyciągnięciu pudełka gimbal jest gotowy do pracy, ale przyjrzyjmy się jego funkcjom, żeby każdy z nas mógł wybrać odpowiednie ustawienia dla siebie. Z tyłu gimbala mamy joystick, dzięki któremu możemy poruszać się po menu. Żeby wejść w menu, wciskamy przycisk menu z boku obudowy. Teraz widzimy opcje w menu, możemy tutaj ustawić siłę silników, połączyć kamerę przez Wi-Fi, a nawet zapisać różne ustawienia na przyszłość. Z boku gimbala znajdziemy port USB-C, służący do ładowania Crane M2 i aktualizacji oprogramowania. Jak to zrobić, dowiecie się na stronie internetowej producenta. Z przodu gimbala znajdziecie tak zwany spust, a z tyłu przycisk oznaczony literą M, służący do przełączania pomiędzy różnymi trybami pracy, ale do tego zaraz wrócimy. Mamy tu jeszcze przycisk foto-wideo, po połączeniu z kamerą służy on do robienia zdjęć i włączania, wyłączania, nagrywania. Samo połączenie kamery z gimbalem jest bardzo proste, w zależności od tego, jakiej używamy kamery, możemy połączyć je z gimbalem za pomocą Wi-Fi. Listę kompatybilnych kamer znajdziecie na stronie producenta. Ja dzisiaj używam Sony A6300 i wszystko, co muszę zrobić, to włączyć aktywność Wi-Fi w aparacie, tak żeby został on wykryty przez gimbal. Kiedy Wi-Fi jest dostępne, otwieramy menu i wybieramy opcję Wi-Fi, przesuwając joystick w prawo. Czekamy kilka sekund i Crane M2 powinien automatycznie połączyć się z naszą kamerą. No i teraz możemy sterować podstawowymi funkcjami aparatu, jak robienie zdjęć i nagrywanie z poziomu gimbala. Całkiem spoko! Podstawowy tryb pracy w Crane M2 to tak zwany pan follow mode, w
którym aktywne są tylko osie pan. W tym trybie możemy robić stabilne ujęcia, nie martwiąc się o niechciany ruch w osiach tilt, czyli mówiąc najprościej, kamera nie przechyla się w prawo ani w lewo. Jeżeli jesteśmy w innym trybie niż PF, naciskamy raz przycisk M i wracamy do trybu PF. Kolejny jest tryb Follow Mode. Żeby go włączyć, naciskamy raz przycisk spustu. W tym trybie kamera podąża za naszymi ruchami i możemy obracać gimbal w każdym kierunku. Ten sam spust naciskamy 3 razy, żeby gimbal przełączył się w tryb selfie, w którym możemy nagrywać stabilne ujęcia do vlogów. Kolejny tryb nazywa się Lock, który włączamy naciskając przycisk M i w którym gimbal jest zablokowany, a my możemy nagrywać piękne, płynne ujęcia w linii prostej. Naciskamy przycisk M jeszcze raz dla trybu POV. W tym trybie możemy ruszać kamerą na lewo i na prawo, co pozwala na nagranie ciekawych i dynamicznych ujęć, często znacznie ciekawszych niż tradycyjne ujęcia z gimbali. Dla trybu Go naciskamy przycisk M 2 razy. W tym trybie możemy robić bardzo szybkie ruchy w osi pan dla ujęć sportowych czy innych szybkich akcji. Z trybu Go naciskamy przycisk M, żeby przejść do ostatniego trybu Vortex, oznaczony literką V, w których kamera obraca się wokół własnej osi, co pozwala nam na nagranie naprawdę ciekawych ujęć. I ostatnia już sprawa to połączenie gimbala z aplikacją ZY Play. Najpierw ściągamy tę aplikację z odpowiedniego sklepu w telefonie, po instalacji włączamy gimbal i w aplikacji naciskamy przycisk Połącz. Nasz telefon powinien wykryć gimbal automatycznie, po czym naciskamy na nazwę naszego gimbala i jesteśmy połączeni. Teraz widzimy dwie opcje, kamera i smartfon. Zacznijmy od trybu kamery. W tym trybie możemy sterować kamerą za pomocą joysticka i slidera oraz podstawowymi funkcjami jak robienie zdjęć i nagrywanie. Żeby połączyć kamerę bezprzewodowo z aplikacją, pamiętajcie o włączeniu Wi-Fi w kamerze, tak żeby Crane M2 mógł ją wykryć. W aplikacji naciskamy ikonę Wi-Fi i wybieramy swoją kamerę. W aplikacji możemy wykonywać panoramy, timelapsy i ustawiać dla nich różne trajektorie ruchu. W dalszych ustawieniach mamy też możliwość kalibracji naszego gimbala. Teraz tryb smartfon. Tego trybu używamy, kiedy chcemy użyć naszego telefonu jako kamery na gimbalu. Możemy użyć tu wielu ciekawych i kreatywnych funkcji, jakie mają telefony do robienia zdjęć i filmów. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zerknijcie na swoją service card, która znajduje się w opakowaniu razem z gimbalem. Tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje i kontakty. I dotarliśmy do końca. Gratuluję wytrwałości, gratuluję również zakupu Crane M2, ponieważ jest to świetny i bardzo mały gimbal. Teraz jesteście gotowi, żeby ruszyć w teren, bo pamiętajcie co najważniejsze. Róbcie filmy, pijcie mleko i klikajcie w pajacyka. Do zobaczenia, strzała!